Telewizja Żyrardowska. Zapraszamy. Przygotowaliśmy ostatnie już w tym miesiącu wydanie Telewizji Żyrardowskiej. Co w nim zobaczycie? Relacje z żyrardowskich obchodów Dnia Seniora, nasze miasto z kolejnym dużym dofinansowaniem, tym razem na remont ulicy, podsumowanie Dnia Profilaktyki w Żyrardowie. Zapraszam także na reportaż o odkrywkowej kopalni Bir, czyli lokalnym browarze Birpros. Bądźcie z nami. Oglądajcie Telewizję Żyrardowską. To był tydzień. Podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia rozpoczynamy od relacji z bardzo ważnego wydarzenia. 24 października odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Fundacji imienia Świętego Michała Archanioła, której celem jest pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym wyróżnieniem osób starszych i pokrzywdzonych przestępstwem. Fundacja przystąpiła do projektu stowarzyszenia BORIS, dzięki któremu uzyskała dofinansowanie na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w postaci spółki z o.o. Przedsiębiorstwo społeczne charakteryzuje się tym, że wypracowany zysk nie jest dzielony między udziałowców, tutaj jedynym udziałowcem jest fundacja, jest on w całości przeznaczony na cele społeczne. Dlatego korzystając właśnie z tej dotacji mogliśmy wyremontować lokal. Każda spółka, profit, musi mieć sprecyzowane cele społeczne w akcie notarialnym założycielskim. My również mamy takie cele sprecyzowane. Naszymi celami jest aktywizacja zawodowa przede wszystkim osób oddalonych od rynku pracy, deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych, żeby osoby starsze, niesamodzielne jak najdłużej mogły zostawać w naturalnym środowisku w warunkach domowych. Rozwój dzieci, uspołecznienie dzieci to są takie główne cele spółki, w które będziemy inwestować. Skąd pomysł na utworzenie takiej fundacji? Jeśli chodzi o utworzenie fundacji, ten pomysł zrodził się już jakby na przestrzeni mojej poprzedniej działalności, ponieważ na polu NGO działałam już wcześniej przez 4 lata w innych strukturach. Natomiast miałam jakby odmienną wizję i inne plany w związku z rozwojem, stąd utworzenie nowej jednostki, nowego podmiotu prawnego w postaci fundacji. Jeśli chodzi o pomysł na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, został on właściwie zaczerpnięty ze strony Urzędu Miasta Żyrardowa, który zamieścił ogłoszenia Stowarzyszenia BORIS odnośnie możliwości pozyskania dotacji właśnie na utworzenie przedsiębiorstw społecznych. Fundacja imienia Świętego Michała Archanioła wdraża 3 usługi, z których będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta. Jedną z nich jest Akademia Malucha, która funkcjonuje już od kilku tygodni. W perspektywie około miesiąca, półtora uruchomimy jeszcze 2 kolejne usługi, mianowicie Akademię Seniora i Opiekę Domową. W Akademii Malucha dzieci spędzają czas od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie od 9 do 13. Podczas te zajęcia są prowadzone przez Monikę Skowronek, nauczycielkę wychowania przedszkolnego, zresztą aktywną członkinię klubu MAM. Zajęcia mają przede wszystkim na celu rozwój dzieci, socjalizację czy uspołecznienie. Są to maluszki w wieku od 2 do 4 lat, w związku z czym celem jest też taka adaptacja i przygotowanie do przedszkola. Zachęcamy Państwa do kontaktu z fundacją, której siedziba usytuowana jest przy ulicy Józefa Mireckiego 63. 24 października odbył się Dzień Profilaktyki, którego celem było uświadomienie społeczności naszego miasta, jak ważnym aspektem jest wpływ rodziców oraz placówek ogólnokształcących na wychowanie dzieci i młodzieży. Sala balowa w budynku Resursy wypełniona była po brzegi. Pierwszą część wykładu poprowadziła sędzia Anna Maria Wesołowska, która w swojej karierze spotkała się z wieloma przypadkami różnego rodzaju uzależnień. Wyszedł zadowolony na ulicę, kupił czerwoną różę i wszystko, jak to później powiedział pani sędzio, rozeszłoby się po kościach. Tylko miałem pecha, bo nasz mały też wyszedł na ulicę, zapłakany. Przechodził strażnik miejski, podchodzi, pyta, co się stało, czemu płaczesz. Chłopak z czerwoną różą, bo było go jeszcze widać. Zabrał mi 5 złotych, uderzył w głowę, rzucił w moim kierunku nożem. On nie był harcerzem, nie wiedział, co to jest finta. Jak Państwo myślą, co stało się z chłopakiem z różą? Dotarł do szkoły?
W każdym mieście dzieciaki potrzebują świadomości prawnej. Zresztą nie tylko dzieciaki, ale również dorośli. Nie ukrywam, że wasze miasto, oprócz tego, że przepiękne rzeczy się tutaj teraz dzieją, tutaj jeszcze dzieci są, ja to nazywam, zaopiekowane emocjonalnie. Tutaj jeszcze widać wartości, co znaczy, że sporo osób walczy o młodzież, walczy o dzieci. Ale to nie znaczy, że nie mają problemów. Tak jak w całej Polsce dzieciakom granica między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem coraz bardziej się zaciera. Dlatego tak ważna jest dzisiaj edukacja prawna, żebyśmy zaczęli o tych granicach na poważnie rozmawiać. Jest Pani sędzią. Proszę powiedzieć, jak ciężki jest to zawód i dlaczego zdecydowała się Pani w ogóle zostać sędzią? Zawód jest może ciężki, ale jak z każdym zawodem, który się kocha, jest ciężki, ale nie jest trudny. Ja nie traktuję tego zawodu jak zawód, tylko jako swego rodzaju misję. Myślę, że dlatego, że chciałam, żeby świat był sprawiedliwy i wydawało mi się, że w tym zawodzie będzie łatwiej o to walczyć. Proszę powiedzieć, czy w Pani karierze zawodowej zdarzały się sprawy, które dotyczyły bądź były związane z uzależnieniem? Setki takich spraw. Dlatego dzisiaj zawsze, jak rozmawiam z młodzieżą, rozmawiamy o uzależnieniach. Przerażające jest to, że młodzież często bardzo broni stanowiska, że na przykład marihuana nie jest groźna, bo ona nie uzależnia, ona nie stwarza takich problemów jak na przykład alkohol. To dzisiaj od Państwa młodzieży się dowiedziałam, że alkohol powoduje agresję, natomiast marihuana powoduje tylko, że człowiek zapomina, że człowiek się fajnie bawi, że jest odprężony i to jest przerażające, bo ja bym chciała, żeby młodzi ludzie śmiali się dlatego, że mają fajnych przyjaciół, a nie na polecenie skręta z marihuany, za którego muszą zapłacić i za którego mogą trafić do więzienia na 3 lata. Bo posiadanie nawet niewielkiej ilości jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Ale to nieprawda, że dzieci w Polsce wsadza się za posiadanie tej niewielkiej ilości. Jest przepis, który mówi, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach prokurator nie wszczyna postępowania, a wszczęte nawet może umorzyć. I warto, żeby ta wiedza do każdego młodego człowieka dotarła. Zaeksperymentujesz, dadzą ci szansę, ale musisz na tę szansę zasłużyć. Czyli musisz mieć dobrą opinię, nie mieć wagarów w szkole, zasłużyć na tę szansę, ale najlepiej po prostu nie sięgać. Drugą część wykładu poprowadziła psycholog Aleksandra Piotrowska, która również zwracała szczególną uwagę na wychowanie dzieci. Co to jest uzależnienie i dlaczego jesteśmy tak bardzo na nie podatni? Mamy często do czynienia z różnego rodzaju uzależnieniami, to znaczy z taką sytuacją, kiedy kontakt z jakąś substancją lub z jakąś aktywnością lub z jakąś sytuacją okazuje się dla normalnego funkcjonowania naszej psychiki niezbędny. To oznacza, że doszło do uzależnienia. Można się uzależnić niemal od wszystkiego. Największy kłopot sprawiają nam oczywiście uzależnienia od substancji psychoaktywnych, no ale też to, z czym mamy ostatnio do czynienia, na przykład uzależnienia od internetu albo uzależnienia od smartfonu, okazują się być takimi uzależnieniami, mówimy o nich behawioralne, bo są związane z przymusem wykonywania pewnej czynności, które też nieźle potrafią nam zdezorganizować życie, a i w stosunku do zdrowia nie są też obojętne. Jak walczyć z uzależnieniami? Jeśli już dochodzi do uzależnienia i tracimy kontrolę nad swoimi zachowaniami, to nie wolno łudzić się, że wystarczy tak zwana silna wola, że wystarczy obiecać sobie, czy w przypadku dziecka obiecać mamusi, żeby problem się rozwiązał. Naprawdę to wymaga kontaktu ze specjalistą, z terapeutą uzależnień. I im szybciej do tego kontaktu dojdzie, tym szybciej zacznie się tak naprawdę terapia mogąca zakończyć się sukcesem. W
Wtorkowy wykład był bardzo potrzebnym wydarzeniem. Warto było wziąć w nim udział. Seniorzy to niezwykle ważna część naszego społeczeństwa. Jest taki dzień w roku, który poświęcony jest tylko im. Dzień seniora w Żyrardowie obchodzony jest zawsze bardzo hucznie. We wtorek 24 października w sali klubowej Centrum Kultury w Żyrardowie seniorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Klub Złotego Wieku zebrali się, aby wspólnie świętować. Stowarzyszenie działa od 1996 roku i organizuje rehabilitację przy muzyce. Taką swoistą rehabilitacją była również zabawa z okazji Dnia Seniora. Klubowicze świetnie bawili się przy muzyce biesiadnej. Prezes klubu, pani Hanna Kubiak, podkreśla, że funkcjonowanie takich stowarzyszeń jest ważne, gdyż ludzie starsi mają szansę nie czuć się samotnymi. Kiedyś Dnia Seniora nie było. W tej chwili wszyscy obchodzimy bardzo hucznie Dzień Seniora, dlatego skłoniłam się do tego, żeby też i w naszym klubie miło spędzić czas w gronie tylko klubowiczów. My to przyjmujemy jako rehabilitację przy muzyce, bo jednak trochę każdy ile może, na ile potrafi, na ile mu jeszcze zdrowie pozwoli, się poruszy, trochę się pobawi, poruszy i to jest naszą chyba atrakcją, taką właśnie, którą bierzemy bardzo do serca, bo jak będziemy siedzieć w domu, no to nic z tego nie wyjdzie. Kto może dołączyć do tego klubu? Wszyscy, którzy mają szczere chęci, chcą miło spędzić z nami czas, serdecznie zapraszam. W każdy wtorek o godzinie 16 w sezonie letnim, natomiast w sezonie zimowym o godzinie 15. Klub liczy członków 110 na chwilę obecną. Spotykamy się raz w tygodniu, organizujemy rehabilitację przy muzyce, wyjeżdżamy na wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Czwartek 26 października w Resursie upłynął na wspaniałej zabawie zorganizowanej przez Żyrardowski Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wspólne świętowanie z okazji Dnia Seniora jest dla nich niezwykle ważne. Staram się tym ludziom jakoś ten dzień rozweselić, ten Dzień Seniora. No i w gronie jakby nawet i rodzinnym tu się spotykamy wszyscy razem. No i czcimy to święto tak rokrocznie. I po prostu każdy z przybyłych tu gości jest bardzo zadowolony rokrocznie. Jakie atrakcje dzisiaj będą czekały na wszystkich seniorów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością? W ciągu Dnia Seniora, który organizujemy, najbardziej dekorujemy 80-latków. Bo to jest taki wiek, który jednocześnie daje dużo wspomnień z okresu młodości, ale jednocześnie powinniśmy tych ludzi czcić, dlatego że oni dużo wiedzą, oni nas uczą i zawsze nas uczyli. I dlatego chcemy, przeważnie tacy 80-latkowie są już albo sam, albo sama. Więc zawsze ich zapraszamy, żeby i uczcimy właśnie to. Dla nich, przeważnie to dla nich jest to święto, dlatego że no, żeby pamiętali, żeby zapamiętali taki dzień, że jest dla nich, chociaż raz w roku, prawda? Bo nie wszyscy mogą wyjść z domu, nie wszyscy mogą się poruszać. Nasz związek liczy prawie 700 osób. Mamy dwa koła, jedno w Wiskitkach, drugie w Jaktorowie. I wszyscy razem się bawimy. Jeśli u nas są wieczorki, jakieś spotkania, to przyjeżdżają do nas. Natomiast jeśli w Jaktorowie czy w Międzyborowie, dlatego zapraszamy na przykład radnego z Międzyborowa, bo on też tam umożliwia takie właśnie wspólne bawienie się i wykorzystywanie takich chwil dla nich, żeby ich oderwać od tego wszystkiego. Bo wiadomo, że człowiek starszy to nie tylko człowiek starszy, ale już niepełnosprawny.
bo rzadko się zdarza, że człowiek 80-paroletni już jest sprawny, prawda? Więc my dążymy do tego, żeby go wyciągnąć z tego domu, żeby był razem z nami, żeby się pośmiał, żeby się pobawił, żeby zobaczył, bo organizując nawet takie długie wycieczki 10-dniowe, to nie tylko jest to, że siedzimy nad morzem. Nie, my tam zwiedzamy, bawimy się, także no... Myślę, że warto, dlatego że jesteśmy taką wspólną rodziną. A ta wspólna rodzina to jest bardzo duża rodzina, dlatego mamy dużo możliwości, żeby właśnie razem tak się spotykać i bawić. No i... Gdzie zainteresowani widzowie, którzy chcieliby wstąpić w szeregi związku, mogą znaleźć informacje, jak to zrobić, gdzie w ogóle powinni się udać? Na stronie internetowej. Na stronie internetowej jest podane nasze stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ulicy 1 Maja 74 w Żerdowie. Natomiast jest podany również telefon do przewodniczącego i do związku. I wszystkiego najlepszego dla wszystkich tu obecnych. Przyjemnej zabawy, jak co roku. No i na przyszłość. No. Nasi żyrardowscy seniorzy niejednokrotnie już udowodnili, że potrafią bawić się lepiej niż młodzież. Energia, która z nich emanuje, jest naprawdę godna podziwu. To są tak naprawdę ludzie optymistyczni, nastawieni do życia, czerpią z tego życia jak najwięcej. To jest właśnie sól naszej ziemi. Teraz te panie mają odpoczywać, panowie mają asystować, bawić się, czerpać z życia, a my musimy im to zapewnić. Dlatego życzę im jak najwięcej szczęścia, pogody ducha, zdrowia, uśmiechu na twarzy i żeby byli z nami jak najdłużej. Dlaczego tak ważne jest to, aby dbać o tę grupę wiekową? No, pani redaktor jeszcze tego nie czuje, ale ja to mówię do siebie i moich rówieśników, bo my niedługo będziemy po tej stronie i my i nasze dzieci powinniśmy uczyć, jak trzeba starszych, seniorów szanować. Należy im się ten szacunek za ich długoletnią pracę, za szacunek dla tego miasta, za to, że poświęcili niektórzy swoje życie, za to, że są z nami jako autorytety, ale też są ludzie, którzy służą nam radą, od których możemy się nauczyć, których posłuchać, bo nie wszystko da się wyczytać z książek. Dlatego o nich musimy dbać, ale i ze zwykłego ludzkiego szacunku, że o starszych trzeba dbać, ale myślę, że dzisiaj pani tego nie zobaczy, bo jak zobaczy pani naszych seniorów, którzy wychodzą na parkiet, to myślę, że nie jedni młodzi by się od nich mogli nauczyć tego takiego szczęścia, pogody ducha, no i niektórzy mogliby się nauczyć tańczyć. To na pewno. Na koniec jeszcze zapytam, jak pan ocenia nasze stowarzyszenia i związki senioralne, bo warto zaznaczyć, że jest ich bardzo dużo. Powiem pani, że chyba żadne stowarzyszenia, nawet sportowe, tak się nie rozwijają, powiększając ilość swoich członków, jak stowarzyszenia senioralne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, dzisiaj stowarzyszenie naszych seniorów tutaj z panem Józefem Polańskim i wszystkimi jego podopiecznymi, bo on traktuje swoich przyjaciół właśnie z koła jako podopiecznych, jako przyjaciół, troszczy się, denerwuje, łącznie z małżonką Gabrysią, dlatego ich serdecznie pozdrawiam, ale też chciałbym zaznaczyć, iż ci ludzie pragną jak najwięcej czerpać. To nie jest tak, że oni przychodzą tylko dlatego, żeby posiedzieć i wypić kawę, nauczyć się czegoś nowego, spędzić mile czas, pojechać, zobaczyć jeszcze nowe okolice, części Polski, w których nie mieli okazji skorzystać i zobaczyć. Ja uważam, że to są bardzo ciekawi ludzie świata, z ogromnym doświadczeniem, które mogą nam przekazywać, a my musimy tylko słuchać i czerpać. I myślę, że żeby to nie było sarkastycznie, ale to są ludzie naprawdę z dużą przyszłością, dlatego im życzymy 100-150 lat życia. Dołączamy się do życzeń prezydenta. Kochani seniorzy, z okazji waszego święta życzymy wam wszystkiego najlepszego.
W ubiegły czwartek, 26 października, odbyło się 48. posiedzenie Rady Miasta Żyrardowa, które mogliście oglądać na żywo na kanale telewizji żyrardowskiej w sieci kablowej ISKO oraz w internecie. W trakcie sesji odbywały się dyskusje na ważne tematy. Jednym z nich była kwestia sprzedaży z bonifikatą mieszkań w kamienicy przy ulicy Dietricha 3. W 2010 roku radni podjęli uchwałę w sprawie preferencyjnego wykupu mieszkań komunalnych i na tej podstawie powstało wiele wspólnot. Tylko wtedy podjęto decyzję odnośnie lokali, w których przynajmniej już ktoś wcześniej wykupił za pełną wartość taki lokal. Dzisiaj stoimy przed wyborem dopisania do tej uchwały tylko jednego budynku, czyli budynku przy ulicy Dietricha 3. Wielu radnych podnosi tutaj ważny aspekt równości społecznej, bo w takim razie co z pozostałymi budynkami, w których miasto ma jeszcze 100% własności, a być może byłoby wielu chętnych, którzy by również na preferencyjnych warunkach wykupili. Mieszkańcy przy ulicy Dietricha 3 są też o tyle w dobrej sytuacji, że podjęto na ostatniej sesji decyzję, aby przekazać ten budynek aportem, a tym samym dostaną możliwość wykupienia swoich lokali z 50% bonifikatą wynikającą z przepisów, a ta 50% bonifikata wynika z przepisów odnośnie zabytkowej strefy, w której znajdują się te budynki. Radni, którzy naciskają na prawie 90 lub 95% bonifikatę, w mojej ocenie trochę narażają miasto na straty, ponieważ przez wiele lat inwestycji w zasób mieszkaniowy włożono naprawdę duże pieniądze, aby ten zasób poprawić wizualnie, aby polepszyć jakość mieszkańców i dzisiaj jest to trudna decyzja przed radnymi, czy zrobić wyjątek dla jednego budynku, a tak naprawdę zapomnieć o pozostałych. Naprawdę życzyłbym jak najlepiej mieszkańcom tego budynku. I wygodnego mieszkania i powiedzmy i nabycia go w jakiejś dobrej cenie dla tych ludzi. Natomiast no tutaj dla mnie jest szereg jeszcze punktów niejasnych. Chociażby uwagi pani prawnik wcale nie są bezzasadne. I z kolei bardzo kategoryczne stwierdzenia państwa radnych, pani Grażyny Stefańskiej, pana Józefa Kapusty, również no, są bardzo kategoryczne, ale one wzbudzają moje wątpliwości. Niewątpliwie, czy przypadkiem tutaj nie ma nadmiaru kampanii wyborczej, że tu nie chodzi tyle o interes i miasta, i mieszkańców, a po prostu o kampanię. No. Dobrze zaprezentować, że coś tam dla jakiejś grupy ludzi się dobrze zorganizowało. Moje ostrzeżenie na przykład dla tych państwa wyniknęło z tego, żeby powiadomić ich, że przecież to jest budynek zabytkowy, że takie utrzymanie w należytym stanie technicznym tego budynku jednoznacznie wiąże się z podwyższonymi kosztami. Niedarmo mówiłem, że dużo droższe okno na przykład, dużo drożej kosztuje okno z zachowaniem standardów w budynku zabytkowym, niż takie okna, jakbyśmy sobie wstawili tam gdzieś, każdy sobie kupi inne. Zresztą to jest niedopuszczalne w ogóle w mieście. Wiadomo, że kolory się tam dobiera inne. Nawet różnica w kolorze może spowodować kilkusetzłotową różnicę w cenie takiego okna. A przecież tam są drzwi, są inne elementy zabytkowe, które trzeba utrzymać na odpowiednim poziomie. I tutaj no, troska miasta byłaby pozytywna. Dla mnie to jest za wczesna decyzja. Ja nie potrafię powiedzieć tak z czystym sumieniem, że powinniśmy to oddać mieszkańcom i oni to najlepiej wszystko zrobią. Uważam, że ten budynek jest właśnie bardzo ładny, wartościowy i należy go za wszelką cenę utrzymać w jak najlepszym stanie, żeby to była nasza reprezentacja, wszyscy mieszkańcy, żeby byli z tego dumni. Na wniosek prezydenta naszego miasta z porządku obrad zdjęty został punkt dotyczący podniesienia podatku od nieruchomości. Opłaty pozostaną na bieżącym poziomie. Nie była wypracowana dokładna formuła i uzgodnienia z radnymi. Ja przyjąłem tylko dwie możliwości. Mianowicie pierwsza możliwość to jest
Pierwsza możliwość to jest podwyższenie podatków maksymalnie albo w ogóle ich nieruszanie. Dyskusje na poziomie 2 grosze w tą, 2 w tą nie ma najmniejszego sensu. Po analizie i wnioskach radnych i po analizie budżetu, prognoz budżetowych na przyszły rok doszedłem do wniosku, że rzeczywiście jeszcze mamy pewien zapas i możemy nie obciążać naszych mieszkańców, bo przypomnę, że 3 lata nie są podnoszone podatki od nieruchomości. Ale uznałem jeszcze ten rok na wniosek radnych i przy kilku głosach obaw, że może to mieć skutki negatywne oddziaływania dla mieszkańców, zdjąłem ten punkt i poddamy go dalszej analizie w przyszłych latach, choć trzeba przyznać uczciwie, że no urząd i samorządy żyją z podatków. Dlatego jest to naturalne, że powinniśmy podnosić o stopień inflacji. Wcześniej była deflacja, wcześniej budżet wyciągnęliśmy na bardzo dobry, stabilny, spokojny poziom i nie uznałem w poprzednich latach, iż jest to konieczne. Jakiego rzędu byłyby to podwyżki ewentualnie? To trzeba by policzyć w różnych kategoriach. Myślę, że od kilku do kilkudziesięciu złotych przy podmiotach gospodarczych, kilkuset rocznie. Rocznie. Jednakże wpływy do budżetu byłyby to od osób fizycznych i od osób cywilnoprawnych ponad 700 tysięcy na rok. Uznałem, że jest to kwota, o którą warto w cudzysłowie powalczyć, ale też porozmawiać z radnymi. W związku z tym, iż budżet jest stabilny, przyszłoroczne nasze możliwości jeszcze są bezpieczne, uznałem, że to o rok, dwa możemy wstrzymać, ale przyznam tutaj, że radni ode mnie z klubu, ci, którzy popierali, pan Marek Treliński, pan Rysiek Mirgos, pan Robert Rybicki, ale też ci, którzy byli za podatkiem, uznaliśmy razem, iż jeszcze ten rok przyszły może być wolny od obciążeń dodatkowych mieszkańców, co też uczyniliśmy. Zachęcamy do śledzenia posiedzeń Rady Miasta Żyrardowa, które transmitujemy dla Was na żywo zawsze w ostatni czwartek miesiąca. W środę, 25 października, po raz kolejny w naszym mieście odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Tym razem pełnoprawnymi uczniami stały się pierwszaki ze szkoły podstawowej nr 4 w Żyrardowie. Występy artystyczne to jeden z ważniejszych elementów uroczystości pasowania. Jednak najważniejszym jest sam moment ślubowania. Rodzice, nie kryjąc wzruszenia, nagradzali dzieci gromkimi brawami. Tuż po występach uczniowie udali się do swoich sal, gdzie czekał na nich poczęstunek. Jednym z wychowawców klas pierwszych jest pani Beata Marzenda Przybysz, która podkreśla, że szkoła numer 4 to jej drugi dom. Jakie emocje towarzyszyły pani podczas tego wydarzenia? Och, to sobie człowiek przypomina tyle lat, prawda, pracy i swoje ślubowanie i każde, które jest co 3 lata z moim udziałem i z moim i koleżanek przygotowaniem. Także co 3 lata przeżywamy ten moment, bo to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu dzieci. No, moja klasa pierwsza A, którą tutaj uczę, można powiedzieć, w składzie podobnym jak w zeróweczce, bo 16 dzieci z zeróweczki mam w tym zespole, plus 7 z innych placówek, także jest nas 23 osoby. Przygotowywaliśmy się przez te półtora miesiąca do tego wydarzenia. Dzieci wspaniale opanowały piosenki, wierszyki. Starałam się razem z koleżankami, żeby każde dziecko choć trochę powiedziało i zaprezentowało się przed swoimi rodzicami i opiekunami, no i całą rodziną. Także naprawdę ja mam szczególnie, wzruszam się przy niektórych piosenkach, prawda, czy piosenka o ślubowaniu, czy piosenka, czy te wiersze, szczególnie patriotyczne, to jest taki podniosły właśnie moment, bo no to ten patriotyzm, ta moralność, to kultywujemy od najmłodszych lat i myślę, że to jest najważniejsze, ta wiedza o Polsce i ta no, radość, z jaką to dzieci wypowiadają te strofy, które są właśnie takie bardzo podniosłe, patetyczne,
to naprawdę to jest bardzo, bardzo podniosłe. No my już jak ktoś musimy się skupić podczas ślubowania, prawda, podczas imprezy i wspierać dzieci, podpowiadać. Jak same maluchy przeżywały pierwsze, najważniejsze wydarzenia w swojej edukacji? Posłuchajmy. Powiedz mi, jak to jest być pierwszakiem? Fajnie. A dlaczego fajnie? Bo można się czegoś nauczyć. Bo w klasie jest fajnie i nie wiedziałam, że tak będzie. Lubisz się uczyć? Tak. A lubisz odrabiać prace domowe? Tak. Podoba ci się bardziej niż w przedszkolu? Tak. A czy stresowałaś się przed dzisiejszym występem? Nie. A czy masz dużo przyjaciół w swojej pierwszej klasie? Tak. A powiedz mi, czy stresowałaś się przed występem dzisiejszym? Troszeczkę. Dlaczego? Dlatego, że myślałam, że nie będzie fajnie, a było fajnie. Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość, nie tylko dla maluchów. To również bardzo ważny dzień dla szkolnej kadry. Czego życzy pani naszym pierwszakom na najbliższy rok? Życzę im dużo radości, spokoju, ciepła, sukcesów. Nawet tych malutkich, bo z tych małych tworzą się wielkie, a będzie to wielka radość też dla rodziców. Chciałabym, żeby po latach ciepło i serdecznie wspominali naszą szkołę, że było tu fajnie, było dobrze, że byli otoczeni opieką i spełniły ich się oczekiwania i marzenia na przyszłość. Życzymy wszystkim pełnoprawnym już uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 samych sukcesów w nauce i powodzenia. W piątek 27 października odbyło się kolejne pasowanie na ucznia. Tym razem bohaterami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie. Pełnoprawnymi uczniami szkoły zostały dzieci z dwóch klas pierwszych. Gościem specjalnym był prezydent miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński wraz z dyrektor Wydziału Edukacji panią Urszulą Wieczorkiewicz-Tkacz. Przybyli goście oraz rodzice z ogromną dumą oglądali występy najmłodszych, które były doskonale dopracowane. Przekonajcie się sami. Łzy wzruszenia i chluba ze swoich pociech to nieodłączne elementy towarzyszące rodzicom w trakcie uroczystości. Pasowanie na ucznia to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Dzień pasowania na ucznia jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych, ale i dla ich rodziców. Myślę, że uczniowie klas pierwszych, przygotowując się do tego dnia, bardzo to wszystko przeżywają, ponieważ muszą wystąpić przed licznym gronem osób, przed swoimi rodzicami, przed nauczycielami, przed znajomymi. I w momencie, kiedy ślubują, wypowiadają tekst ślubowania, myślę, że stają się pełnoprawnymi jakby uczniami naszej szkoły. Ilu uczniów dzisiaj jest pasowanych na ucznia? W klasach mamy dwie klasy pierwsze, w klasach pierwszych mam 49 uczniów. Jak wspomina pani swoje lata w szkole? Bardzo lubiłam chodzić do szkoły, natomiast chodząc do szkoły, do pierwszej klasy, nie pamiętam, żebym był taki, no taka uroczystość, taki zwyczaj pasowania na ucznia. Myślę, że to się zaczęło trochę później, dlatego nie pamiętam tego dnia. Natomiast lubiłam chodzić do szkoły, lubię nadal, bo mam taką pracę. Wszystkim pierwszakom, pełnoprawnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 7 życzymy wielu sukcesów, całej masy radości oraz oczywiście powodzenia. Kompleksowy remont ulicy Bema to inwestycja, na którą mieszkańcy tej okolicy bardzo długo czekali. Inwestycja się zakończyła, natomiast w ubiegły piątek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim prezydent Wojciech Jasiński podpisał umowę na dofinansowanie tejże ulicy.
naprawdę bardzo ważna arteria, którą oczywiście będziemy kontynuować, bo na tym osiedlu są potrzebne dalsze inwestycje, ale to była taka ważka inwestycja, długo wyczekiwana, też dyskutowana, można powiedzieć w miarę delikatnie o tym, że była lekko kontrowersyjna, bo jedni chcieli w takim kształcie, inni w innym. Na szczęście mamy zakończone, dzisiaj potwierdzone u pana wojewodę uzyskanie, dofinansowanie około 1 300 000. Rozliczymy je jak najszybciej, czyli jeszcze w tym roku pieniążki trafią na nasze konto. Inwestycja naprawdę, którą możemy się poszczycić, a mieszkańcy, na mieszkańców wpłynie bardzo korzystnie na system komunikacyjny w tej części miasta. Można powiedzieć, że w tej dzielnicy, w tym standardzie to pierwsza taka ulica. Można powiedzieć też, że jedna z ostatnich na granicy Żyrardowa przy Lesie w stronę obwodnicy. Ta część naszego miasta, jak wspominali nasi mieszkańcy, zawsze była lekko zapomniana. Staramy się te tendencje odwrócić i na pewno o każdej dzielnicy będziemy pamiętać, bo wszyscy mieszkańcy w Żyrardowa są dla nas równi. Kronika policyjna. Panie aspirant, proszę o podsumowanie ostatnich wydarzeń w naszym mieście. W ostatnich 2 tygodniach doszło do kilku zatrzymań na terenie powiatu. Na początku października policjanci z Komisariatu Policji w Mszczonowie zatrzymali 4 młodych mężczyzn, którzy 2 dni wcześniej okradli koparkę. Chcąc pozostać w posiadaniu rzeczy, które ukradli, podczas gdy napotkali właściciela, kierujący samochodem, którym poruszali się sprawcy, potrącił właściciela koparki, a następnie mężczyźni odjechali z miejsca zdarzenia. Wszyscy usłyszeli zarzut kradzieży, a kierujący samochodem dodatkowo naruszenie czynności ciała u poszkodowanego. 2 mężczyzn trafiło do aresztu decyzją sądu na 3 miesiące. Obaj odpowiedzą między innymi za rozboje. Pierwszy został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w swoim mieszkaniu. Mężczyzna dokonał rozboju na terenie Żyrardowa w jednym z salonów z automatami do gier. Mężczyzna przedstawił pracownicy nóż i zażądał wydania pieniędzy. Kobieta zrobiła to. Po kilku tygodniach ciężkiej pracy kryminalnych z komendy w Żyrardowie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Kolejny mężczyzna, który został zatrzymany, usłyszał także m.in. zarzut rozboju i kradzieży. Wszystko dzięki temu, że funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego skojarzyli fakty. Mężczyzna został zatrzymany po kradzieży z mieszkania sprzętu RTV. Jednak podczas czynności na terenie komendy w Żyrardowie kryminalni skojarzyli, że może on mieć związek z 2 rozbojami na terenie powiatu. Jeden miał miejsce w Żyrardowie, drugi w Radziejowicach. Oba rozboje były w październiku. Mężczyzna przyznał się do wszystkich 3 czynów, usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. Z uwagi na to, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, grozi mu kara od 2 lat do 18 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali także 2 mężczyzn, którzy posiadali przy sobie środki odurzające. W Mszczonowie policjanci pojechali na interwencję, gdzie jeden z pracowników firmy miał być pod wpływem środków odurzających. W trakcie przeszukania jego szafki ubraniowej policjanci znaleźli torebeczkę strunową z amfetaminą. 2 z mężczyzn wpadł na terenie Żyrardowa. Został zatrzymany przez kryminalnych, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci natknęli się na wagę, tak zwaną dealerkę. Idąc tym tropem, znaleźli w jego mieszkaniu także amfetaminę. Od piątku 27 października policjanci rozpoczęli działania profilaktyczno-informacyjne, akcja Znicz. Jak co roku większa ilość policjantów wyruszyła na drogi powiatu po to, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a także osób, które odwiedzają nasz powiat.
Policjanci znajdą się między innymi w okolicy cmentarzy, gdzie będą kierować ruchem, jeśli będzie to potrzebne. Będą także pilnować porządku w okolicy przystanków, dworcy, gdzie zwiększony ruch sprzyja kradzieżom. Apelujemy do wszystkich, którzy wybierają się w podróże, aby prawidłowo zabezpieczyli swoje mieszkanie. Poprosili ewentualnie sąsiadów o to, aby przypilnowali ich mieszkania i mieli na nie tak zwane oko. Apelujemy też o to, aby wszystkie drogocenne rzeczy, które mamy przy sobie, chować do wewnętrznych kieszeni kurtek bądź do przednich kieszeni w spodniach, tak aby utrudnić pracę kieszonkowcom. No i przede wszystkim apelujemy o to, aby kierowcy z rozwagą i ostrożnością poruszali się po drogach i uważali także na znaki, które już niebawem pojawią się, ponieważ w wielu miejscach, także na terenie powiatu, zmieni się organizacja ruchu. Jakie działania prewencyjne podejmuje żardowska policja? Policjanci cały czas odbywają spotkania w szkołach. Po zakończeniu działań Bezpieczna droga do szkoły, gdzie najmłodsi uczniowie z powiatu spotkali się z policjantami, poznali i przypomnieli sobie najważniejsze zasady o bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz rozpoczęliśmy spotkania ze starszymi uczniami. Policjanci z zespołu do spraw nieletnich i patologii prowadzą spotkania na temat cyberprzemocy, a także odpowiedzialności karnej nieletnich. Zapraszamy na Festiwal Śpiewających Świątek, który odbędzie się w żyrardowskiej Resursie w piątek 10 listopada o godzinie 17. Każdy, kto ukończył 50. rok życia, może wziąć udział w części konkursowej. Zgłoszenia należy składać do dnia 9 listopada na adres mailowy ckżyrażdów@ckżyrażdów.pl bez polskich znaków lub osobiście w sekretariacie Centrum Kultury w Żyrardowie. Rozmowa tygodnia. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Rozmowy Tygodnia. Dzisiaj w naszym studiu mamy gościa wyjątkowego, jest nim Pierre Distinguin. Jest to dyrektor regionu południowej Francji. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, zacznę od pytania kluczowego. Jak Panu się podoba nasze miasto? C'est la deuxième fois que je viens à Girardot. Et à vrai dire, j'ai un grand plaisir à découvrir d'autres parties de la ville que je ne voyais pas lors de mon premier déplacement. La somme des sites industriels classés qui sont éparpillés en centre-ville et quand on passe en voiture, je suppose que beaucoup de personnes font le trajet entre Łódź et Varsovie sans se rendre compte qu'ils ont un joyau d'architecture à leur disposition sur cette route. Miastem partnerskim Żyrardowa jest miasto francuskie Lumareum. Jakie jeszcze istnieją możliwości współpracy pomiędzy naszymi miastami? Co je upodabnia do siebie? Alors, nous parlons de deux villes qui sont jumelées, mais qui n'ont pas la même taille. L'une fait 1000 habitants, Lourmarin. Girardot fait 40 000, 45 000 habitants. Mais ce qui unit les deux villes, immédiatement, c'est certainement l'histoire de cet ingénieur français, Philippe de Girard, qui a quitté la France, quitté son village natal de Lourmarin pour venir créer ici une belle histoire industrielle qui produit encore des visages de ce qu'a pu être la réussite de cette entreprise il y a quelques dizaines d'années. Wrócę jeszcze do drugiego pytania. W jaki sposób nasze miasta mogłyby współpracować ze sobą jeszcze ściślej? Je pense que dans toute coopération entre des villes ou des régions, il faut que ces coopérations s'appuient sur des réalités naturelles. Et pour moi, le meilleur lien qui peut permettre d'unir encore davantage nos deux histoires, c'est un, le tourisme, deux, la préservation du patrimoine dans un environnement culturel,
Et trois, un lieu d'activité, d'innovation qui doit permettre à terme d'augmenter le flux de bonnes idées, de bonnes pratiques, d'étudiants. Panie dyrektorze, jest pan przedstawicielem regionu południowej Francji. Żyrardów jest tak bardzo korzystnie usytuowany na terenie Mazowsza, ponieważ leży między dwoma dużymi miastami, Łodzią a Warszawą, więc na pewno miał pan okazję podróżować po Mazowszu. Jak pan ocenia ten region naszego kraju? Ce que j'ai remarqué, je suis allé à Łódź en début de semaine, qui est une ville très très belle, qui a été aussi reconvertie de son passé industriel. Et ce qui m'a frappé, c'est que Girardot n'a pas la taille de Łódź, bien sûr, n'a pas la taille de Varsovie, bien sûr, mais ce que les gens recherchent, les acteurs économiques, les familles aujourd'hui, c'est pas tant d'être dans des villes où il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'embouteillages, que d'être dans des endroits qui arrivent à marier la qualité de vie et les qualités de travail. Et je pense que le défi, l'enjeu pour Girardouf, c'est de réussir cette transformation pour faire de Girardouf un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de loisir, qu'on soit jeune, travailleur ou retraité. Et vous savez, qu'on soit en Pologne ou en France, les enjeux sont les mêmes. L'équilibre parfait d'une mixité de population sont plus facilement obtenables dans des villes moyennes. Et donc, on peut penser que dans quelques années, on parlera de Girardouf comme un vrai lieu de destination qui fixeront des familles, qui fixeront des entrepreneurs, qui fixeront des touristes. Et Girardouf aura réussi ce pari difficile de faire revivre son passé tout en le préservant, tout en devenant une ville du futur. Czy jako Francuz jest pan dumny z tego, że miasto na Mazowszu nosi nazwę od nazwiska jednego z najwybitniejszych konstruktorów i inżynierów? Bien sûr, je suis fier et je me suis rendu compte d'une part que la culture francophone est bien développée en Pologne. Et que lorsqu'on a la chance d'avoir un non-français comme Philippe de Girard, on a une belle histoire à raconter et que cette belle histoire doit être le trait d'union entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Ourmarin et Girardot et la Mazovie. Na koniec zapytam, czy wróci pan jeszcze do naszego miasta? Oui, bien sûr, je vais revenir, probablement avant la fin de l'année. Car on est dans une aventure de coopération entre l'Ourmarin et Girardot, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Mazovie. Et il y a tellement de sujets qu'on a ouverts en matière de culture, de tourisme, d'échange, que pour ne pas faire retomber cette ligne d'union entre nos deux histoires, eh bien, il faut continuer à développer les projets et faire en sorte à ce qu'il y ait des résultats significatifs pour qu'on donne un sens à cette relation entre nos deux territoires. Parce que cette histoire, elle ne doit pas être écrite seulement entre deux municipalités ou deux régions institutionnelles, mais avec les habitants. Ils doivent participer aussi à l'histoire de cette création de valeur entre deux cultures qui finalement sont pas très éloignées l'une de l'autre. Bardzo dziękuję panu za interesującą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam oczywiście do oglądania kolejnego wydania Rozmowy Tygodnia. Do zobaczenia. Reportaż. Piwo to jeden z najbardziej lubianych i najczęściej spożywanych trunków. Na całym świecie istnieją przeróżne jego rodzaje, dzięki czemu każdy może znaleźć swój ulubiony smak. Do wytworzenia prymitywnego piwa potrzeba chleba i wody. Pierwszą cywilizacją, która wykorzystywała chleb do tworzenia browaru, byli Sumerowie. Do XIX wieku metoda ważenia piwa była niezmienna. Wraz z rozwojem nauki i techniki, receptury i metody ważenia zaczęły się zmieniać. Warto wiedzieć, że Girardów posiada wyjątkowy browar produkujący własne odmiany
ceny piwa. O tym, jak powstało piwo lokalnej marki Birgros i jakie są jego receptury, opowie nam Szymon Milczarek, prezes marki Birgros. Sam browar fizycznie powstał w 2015 roku, czyli uważaliśmy pierwsze piwo w lipcu 2015 roku. Ale pomysł na wybudowanie browaru oczywiście powstał wcześniej, bo już w 2012 roku. I został on zapoczątkowany naszą pasją, którą od wielu lat wcześniej robiliśmy, czyli robieniem piwa w domu. Stąd sam pomysł na browar. Trafiliśmy na taki okres w historii polskiego browarnictwa, że wybuchła tak zwana piwna rewolucja i była ona dla nas katalizatorem do tego, żeby pomyśleć o własnym browarze. Skąd pomysł na taki biznes akurat w tym miejscu? No, był to, powiem szczerze, trochę przypadek, ponieważ szukałem miejsca, lokalizacji na browar i przypadkiem trafiłem na te hale tutaj po starych zakładach liniarskich i powiem szczerze, zakochałem się od pierwszego spojrzenia. Ten industrializm, ta historia tych murów mnie urzekła na tyle, że od samego początku wiedziałem, to będzie to miejsce. Ile czasu potrzeba, aby wyprodukować jedno piwo i jakiego sprzętu do tego używacie? Jeśli chodzi o produkcję piwa, to ten proces zależy od stylu. Piwa najszybsze możemy robić 2-3 tygodnie, a te najdłuższe czekają aż rok, czy nawet dłużej. Jeśli chodzi o sam sprzęt, to zapraszam do środka, obejrzymy i o wszystkim opowiem. Jeśli chodzi o cały proces produkcji piwa, to zaczyna się on w tym miejscu, czyli w miejscu, gdzie śrutuje się, czyli rozdrabnia słód, zazwyczaj jęczmień lub pszenica, lub też inne owiec, żyto i tak dalej. I to jest sam początek procesu technologicznego. My ten rozdrobniony słód wrzucamy później bezpośrednio do warzelni, do której zapraszam. Znajdujemy się teraz w warzelni, czyli w sercu każdego browaru. Jest to miejsce, gdzie piwo powstaje, gdzie piwo się gotuje, czyli waży po staropolsku. I tutaj właśnie mamy przykład warzelni typu niemieckiego, czyli dwuzbiornikowego, gdzie w sumie 4 procesy są wykonywane w 2 zbiornikach. Jest to kocioł, w którym się najpierw zaciera ten jęczmień, po to, żeby odzyskać ze słodu cukier, bo to on będzie fermentował, on jest dla nas najważniejszy. Po odzyskaniu tego cukru ze skrobi przepompowuje się cały zacier do tego kotła, który jest po prawej stronie, jest to kocioł filtracyjny. I tam, jak sama nazwa wskazuje, zachodzi filtracja, czyli oddzielanie brzeczki, czyli tego wczesnego piwa od młota, żeby uzyskać słodką ciecz, którą to później przerobimy na piwo właściwe. Jak już mamy tą brzeczkę, to ona z powrotem trafia do tego kotła po lewej stronie, gdzie jest gotowana. W tym momencie dodaje się przyprawy w postaci chmielu. To jest dopiero ten moment. Niektórzy myślą, że piwo to się robi od samego początku z chmielu. Nie, chmiel jest tylko przyprawą, dodatkiem. Więc tutaj sobie to gotujemy przez około godzinę do 2 godzin i z powrotem trafia to piwo na ten kocioł filtracyjny, gdzie już jest oczyszczane z tych chmielin i z innych zanieczyszczeń, które po drodze powstały. I tak w skrócie wygląda proces ważenia. Przeszliśmy z ważelni do leżakowni, do fermentowni. Są to zbiorniki, w których to ugotowane już piwo po schłodzeniu trafia. W tym momencie dodaje się drożdże, czyli tych żyjątek, które są tak istotne dla nas, bo to ich praca tak naprawdę jest najważniejsza w całym piwie. One po pierwsze produkują alkohol, po drugie produkują bardzo dużo różnych estrów, innych związków, które dają aromat, smak. I to one są w tym całym procesie, można powiedzieć, najważniejsze. Odmienne składniki, aromaty czy technologia produkcji tworzą różne rodzaje, style i odmiany piwa. Obecnie ze względu na rodzaj użytych drożdży, piwa dzielą się na 2 grupy. Ale, czyli górnej fermentacji, i lager, dolnej fermentacji. Przekonajmy się, która grupa piw dominuje w Birgros. Ile trwa taki proces fermentacji i jak bardzo jest on zróżnicowany w przypadku ale i lagera?
W przypadku piw górnej fermentacji, czyli ale, cały proces jest szybszy ze względu na to, że temperatury fermentacji są wyższe i zazwyczaj jest to około 4-5 tygodni. To jest taki średni czas dojrzewania piw górnej fermentacji. Lagery z kolei potrzebują leżakowania i ten czas jest dużo dłuższy, to jest od 2 miesięcy do nawet pół roku. Ostatnim etapem produkcji piwa jest rozlew, czyli napełnianie w opakowania, w których trafi do odbiorców. Są to albo butelki, które są rozlewane dzięki tej maszynie, którą roboczo nazwaliśmy grażyna, i różnej wielkości od 0,33 do 0,5 litra lub beczki 30-litrowe, które trafiają do pubów, do różnego typu restauracji. Piwa dzielimy na dwie grupy, dolnej i górnej fermentacji. Który rodzaj dominuje w Birbrosie? Jeśli chodzi o piwa w Birbrosie, to zdecydowanie dominują piwa górnej fermentacji, czyli tak zwane ale. Aczkolwiek mieliśmy w swojej historii kilka piw dolnej fermentacji. Należy chyba na początku powiedzieć, czym się różnią te dwa różne gatunki, dwie grupy drożdży. Są to, jak sama nazwa wskazuje, drożdże, które albo fermentują wyżej, są unoszone przez bąbelki dwutlenku węgla i cała fermentacja odbywa się na górze zbiornika, tanka. Lub też nie unosi ich dwutlenek i opadają na dno i tam ta główna fermentacja przebiega. Są to drożdże, które się wywodzą z dwóch różnych rejonów Europy. Ale, czyli te piwa górnej fermentacji, to są bardziej zachodnie obszary, głównie Anglia, a z kolei dolnej fermentacji to Niemcy, Czechy. I tyle. Jeśli chodzi o te podstawowe różnice w odbiorze, to piwa górnej fermentacji, ale są bogatsze w różne aromaty owocowe, estrowe. Z kolei piwa dolnej fermentacji to takie klasyczne, znane w Polsce bardzo dobrze lagery, czyli wszystkie te koncernowe piwa. Skąd bierzecie drożdże, które służą fermentacji? Ze sklepu, ale nie wszystkie. Są drożdże, które pozyskujemy sobie sami. Jest to dosyć rzadkie w piwowarstwie rzemieślniczym, a mianowicie sobie pozyskaliśmy drożdże tutaj z naszego browaru, z budynku. Oczywiście nie tak sami, że sobie zebraliśmy ze ścianki, tylko dzięki profesjonalnej firmie z Katowic, która się tym zajmuje na co dzień, pozyskaliśmy te drożdże, oni je oddzielili, wyseparowali, namnożyli i przysłali nam próbki. My na tych próbkach zrobiliśmy pierwsze takie próbne piwa, okazało się, że są bardzo fajne i w końcu zrobiliśmy taką warkę dużą. Jaka jest różnica pomiędzy piwem zwykłym a pszenicznym? Piwo pszeniczne ma w swoim zasypie głównie pszenicę. Nie wyłącznie, ale głównie. I to jest tak naprawdę ta różnica, ponieważ piwa te zwykłe to są głównie piwa jęczmienne, czyli po prostu inne zboże. Do piw pszenicznych używamy innych drożdży i one też wpływają na ten charakter piw pszenicznych, ale główną różnicą jest po prostu zasyp, czyli po prostu używamy zamiast jęczmienia pszenicy. Każdy smakosz i miłośnik piwa ma różne upodobania dotyczące smaku. Jedni lubią jasne, drudzy ciemne, a jeszcze inni smakowe. Lokalny browar Birbros ma w swojej ofercie bardzo różne rodzaje piwa. Jaką ofertę dla miłośników piwa ma marka Birbros? Szeroką. Mamy w swojej ofercie już prawie 40 piw i każde jest inne. Jeśli chodzi o style, to ten rozstrzał jest bardzo duży, bo od lekkich piw jasnych z zawartością alkoholu poniżej 3%, aż do mocnych, ciemnych z zawartością alkoholu powyżej 10%. Także mam nadzieję, że każdy znajdzie jakieś piwo, które będzie mu odpowiadało. A od czego zależy wysokość alkoholu zawierana w piwie? Generalnie od ilości cukru, którą się do tej brzeczki, do tego młodego piwa wprowadzi.
Jeżeli chcemy zrobić piwo mocne, to używamy większej ilości słodu, z którego ten cukier w procesie całym technologicznym uzyskujemy i wówczas te drożdże mają więcej pokarmu, a produktem ubocznym jest właśnie alkohol. Stąd ta różnica. Jaka jest różnica pomiędzy piwem Woody a Quasiflorą? No są to piwa w zupełnie różnych stylach. Woody jest to dry stout, czyli wytrawny stout, piwo ciemne, irlandzkie z pochodzenia. Z kolei Quasiflora jest to Berliner Weisse, piwo niemieckie, które jest delikatne, lekko kwaśne, jest robione przy udziale bakterii kwasu mlekowego, także jest to trochę inne piwo, bez chmielu na przykład. Są to zupełnie różne piwa. Gdzie mieszkańcy naszego miasta i nie tylko mogą dostać browar marki Beer Bros? Takich miejsc jest kilka. W Żyrardowie są, jest na przykład restauracja, w której często nasze piwo bywa, restauracja Telegraf. Można kupić w sklepie alkoholowy Zawrót Głowy i można kupić też i u nas w browarze, także na pewno w tych miejscach. Browar jest najstarszym i najczęściej spożywanym napojem alkoholowym. Plasuje się na trzecim miejscu pod względem popularności tuż po wodzie i herbacie. Żyrardów może się pochwalić nie tylko przepiękną infrastrukturą, ale również wyśmienitym piwem, które wszyscy tak bardzo lubimy. Zachęcamy Państwa do wspierania naszej lokalnej marki Beer Bros, która swoją produkcją zaciekawi nawet najbardziej wymagających smakoszy piwa. Jak powiedział amerykański dziennikarz Hunter Stockton Thompson, dobrzy ludzie piją dobre piwo. Zachęcamy wszystkich Państwa do czynnego udziału w realizacji telewizji żyrardowskiej. Odwiedzajcie nasz profil na Facebooku, dzielcie się z nami opiniami, podsyłajcie własne propozycje tematów, które powinniśmy poruszać.